Hej, maśki, witajcie w 19 już odcinku Brzoskwinki. Brzoskwinka. Zacznijmy więc ten zacny odcinek. Pytańka. Słuchasz BTS? Nie słucham BTS, ale zdarzyło mi się słyszeć ich parę piosenek i sądzę, że są spoko. Tylko, że jakoś nie wciągnęło mnie to do bycia jakby fanką tego rodzaju muzyki. Co zachęciło cię do nagrywania LPS? Ogólnie to było coś takiego, że oglądałam wtedy, w tym czasie zanim zaczęłam nagrywać, oglądałam dużo YouTube'a i znalazłam właśnie LPS tu, raczej powróciłam do niego i stwierdziłam, że chciałabym sama zacząć nagrywać coś takiego i po prostu stamtąd mi się wzięły inspiracje na stworzenie czegoś podobnego w tym klimacie. Skąd bierzesz pomysły na filmy? Pomysły na filmy biorę z głowy albo inspiruję się jakimiś klimatami z anime czy coś. Na przykład do filmów typu short film albo do serialu też czasami się inspiruje anime. Także anime to jest skarbnica wiedzy. Masz chłopaka, dziewczynę? Nie, mam żonę i mam też narzeczoną. Jak wyglądała twoja pierwsza rozmowa z Byfyfy? Jak już mówiłam, poznałyśmy się wszystkie na LPS Tubie. I moja pierwsza rozmowa odbyła się z Demeter i po prostu pisałyśmy, dlatego że chciałam jej pomóc jakby z nagrywaniem, ponieważ dźwięk zacinał jej się z obrazem i po prostu stwierdziłam, że muszę jej w tym pomóc. No i tak się zaczęło, a później dołączyła Flora. I no. Jakie masz shipy z The Letters? No takie śmieszne dość, ale zostawię je jako moja tajemnica. Za to wiem, że na przykład na pewno dwie osoby shipują Norę z Love. Jednak czy będzie ten ship? Przekonajmy się. Kiedy jakiś vlog? Nie wiem kiedy jakiś vlog, to zależy. Jeżeli gdzieś pojadę, to nagram vloga, ale aktualnie nigdzie nie jeżdżę, także nie mam też jak nagrać tego vloga, żeby był chociaż trochę ciekawy, także ciężko mi powiedzieć, kiedy będzie jakiś vlog. Czemu masz tak mało subów? Powinnaś mieć 1K? Ja nie wiem. Wydaje mi się osobiście, że mam dużo subskrypcji, jak już mówiłam w niejednym odcinku, zadajecie takie pytania dość często. Ja nie mam pojęcia, w sensie ja nie wiem. Ale dziękuję wszystkim, którzy mnie subskrybują, bo to jest takie kochane i w ogóle. Czas na anime tygodnia. Anime tygodnia to Yagate Kimi ni Naru. Jest to anime Show Your Eye. Opowiada o rozterkach miłosnych dwóch dziewczyn, które mają trochę problemów właśnie w tej miłości. Jedna ma problem z tym, że nie wie w ogóle, kim jest. Znaczy teoretycznie wie, ale nie może znaleźć swojej osobowości, bo odkąd zmarła jej siostra, chce się stać tą siostrą jakby. Ale nie chcę wam dalej spoilerować. A druga strona za to od zawsze czytała jakieś tam mangi miłosne i w ogóle, ale sama nigdy nie mogła przeżyć takiej miłości, jaką czytała. No i los sprawił, że te dwie dziewczyny się spotkały i to było takie słodkie. Szkoda, że nie ma drugiego sezonu, tak bardzo chcę drugi sezon. Czas na jedzenie tygodnia. Jedzeniem tygodnia są pancake'i. Dlaczego pancake'i? Otóż dlatego, że wczoraj znalazłam taki fajny przepis na zrobienie takich puciastych pancake'ów. I zrobiłam je i Boże, one były dobre. Będziecie mieli podlinkowany ten przepis w opisie, bo jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajny i polecam, musicie spróbować. A tak wyglądały moje pancake'i. Czas na cosplay tygodnia. Cosplayem tygodnia jest cosplay Haru z Beastars. Nie pamiętam, czy dawałam ten cosplay w jakimś odcinku. Wydaje mi się, że nie, ale dam, dlatego że planuję go zrobić po tym, jak przyjdzie mi cosplay Chiki z Kaguya sama. Jak oglądaliście mój cosplay, tak, to wiecie, o co chodzi. Jest bardzo ciekawą postacią ta Haru, także jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie sobie zobaczyć. Ulubieniec tygodnia. Ulubieńcem tygodnia jest Lil Chang.
to jest moja przyjaciółka jakby. Miała wystąpić w Brzoskwince, ale coś nie wyszło i po prostu zrobiłam sobie z nią parę fotek, także macie tutaj pokazane. Jeżeli ogarniacie mojego TikToka, to na TikToku też dodałam parę TikToków z nią, także możecie sobie zobaczyć, możecie sobie obczaić, ale Lilithan jest ulubieńcem tygodnia. I teraz czas na wyzwanie tygodnia. Zostawiłam je na koniec, ponieważ znowu musiałam gdzieś zadzwonić. Więc tak, treść tego wyzwania brzmiała tak. Zadzwoń do obojętnej BFFy i powiedz: ratuj BTS, mnie dopadło, szybko, bo zaraz zacznę nucić ich piosenkę i tego raczej nie przeżyjesz. Zawołaj Kaneki Kena, bo on ich zje. Da? Pomocy. O Boże, czemu to ukradłeś jej telefon? BTS mnie dopadło, szybko zrób coś! Zaraz zacznę ci nucić ich piosenki! To jest okropne! Nie przeżyjesz tego, musisz zawołać Kaneki Kena, bo inaczej... Bo inaczej nie wiem, co się stanie, on ich zje, musisz go zawołać. Czego wyśmiać połyście? Proszę, szybko! Szybko, zawołaj Kaneki Kena! Co mam zrobić? Zawołaj Kaneki Kena! Kaneki Kena? Tak! Kaneki Ken! Kanekiego z Tokyo Ghoul, proszę! No to wołam, Kaneki Ken! Karnoczko, co wy wzięłyście? Wszystko dobrze? Nie! A tak serio to nagrywam przez Kwinkę. Chcesz pozdrowić moich widzów? Tak, pozdrawiam i Boże, czemu się ciągle daje na to nabrać? I pozdrawiam swoich widzów! Jestem teraz z kuzynką, Ciri, chcesz coś powiedzieć? Nie chcę nic mówić. No dobra, to... Chyba mi uwierzyła. I tak, to by było już na tyle. Mam nadzieję, że podobała wam się ta brzoskwinka. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz i wszystko inne, co się zostawia teoretycznie i o czym mówią inni youtuberzy. Także no. Kocham was, buziaczki, matane! Otasi wa... Aisterio? Ne? Ooo, Boże.